Namaste, Mario Bucardi z tej strony. Jesteśmy dokładnie teraz po naszej transmisji numer 101, gdzie mówiliśmy o końcu, który jest jednocześnie nowym początkiem. Z całego serca dziękuję Wam za przepiękne komentarze. Jeszcze nigdy wcześniej nie było tak cudownych komentarzy jak tym razem, jak i nigdy jeszcze wcześniej nie było aż takiej ilości uczestników jak tym razem. Czyli co tydzień jest nas więcej i więcej, czyli w każdy czwartek przybywają nowe osoby i wędrujemy razem poprzez ten tajemniczy, mistyczny świat. Obok nas, czyli tutaj, gdzie jesteśmy w tym momencie, na Ziemi i oczywiście we Wszechświecie. Dokładnie teraz uzyskałam dla nas malutką wskazówkę na kolejne dni i chciałabym się podzielić z Tobą moimi przemyśleniami. Wiem, że uwielbiacie te spotkania, które dotyczą symboliki i tego wszystkiego, co wokół nas, co jest takie nienamacalne, niezbadane, a jednak każdy z nas czuje, że to jest wokół nas. Wybacz, jest troszeczkę ciemno, ja jestem w tym momencie przy oświetleniu przy pomocy świec, ale myślę, że nawet to może i dopełni tego magicznego i wyjątkowego nastroju. To przesłanie uzyskałam z kart Lenormand z tej talii i dotyczy one dokładnie teraz naszych kolejnych dni. Jak wiesz, w życiu praktycznie chyba każdej osoby na świecie w tym momencie pojawia się niepewność, pojawiają się różne takie myśli na temat przyszłości. Dzisiaj bardzo dużo wskazówek przekazałam Ci na naszej ceremonii numer 101, co dalej, jak dalej, co się wydarzy, a tutaj takie malutkie uzupełnienie. Oczywiście nasza transmisja jest dostępna w archiwum na mojej stronie www.bucardimaria.com. Możesz do niej wrócić, jak i do każdej innej poprzedniej transmisji, czyli do ponad 100 godzin naszych spotkań oczyszczających, podwyższających wibracje, aktywujących Twoje talenty, zdolności wyższe oraz przekazujących Ci wszystko to, co ważne na Twojej drodze, by zrealizować Twoje powołanie, drogę Twojego serca, ale również odczuć to szczęście, spełnienie, miłość, obfitość, zdrowie i wszystko to, co jest Ci potrzebne. Dzisiaj będą towarzyszyły nam takie wyjątkowe drobiazgi. Te kryształy pochodzą ze Szwajcarii, z regionu Uri. Znalazłam je osobiście i mają dla mnie bardzo wyjątkowe znaczenie, ponieważ nazwałam tą dolinę krystaliczną doliną. Jedno z naszych spotkań, tak zwany czas w środę, odbyło się dokładnie w tym miejscu. Jest ono również dostępne dla Ciebie na mojej stronie. Ten aniołek trafił w moje dłonie już wiele, wiele lat temu. Jest on z Tygrysiego Oka, który uważam za jeden z moich kamieni przewodnich, tych mitycznych drzew Edenu, które zawsze dodają mi siły, mocy, takiego czegoś wyjątkowego. Ta maleńka muszelka została mi podarowana przez Magdalenkę z Polski i ma również dla mnie bardzo wyjątkowe znaczenie. Tutaj ten jaspis otrzymałam od mojej przyjaciółki Beatki z Niemiec i ma on taką wyjątkową, przesłodką twarzyczkę, prawda? To jest oko Apacza, również bardzo wyjątkowy dla mnie kamień, który otrzymałam również od tej samej mojej przyjaciółki. Przesłanie na kolejne dni jest bardzo wyjątkowe. Zwróć na to uwagę, że mamy tutaj odwróconą kartę 20, czyli park. W kartach Lenormand oznacza on życie publiczne, spotkania z innymi, takie wyjście do świata, spotkanie innych ludzi, bycie w miejscach publicznych. Ale zwróć na to uwagę, ta karta jest odwrócona, czyli nici ze spotkań publicznych. To jest bardzo wyjątkowe przesłanie, bo dokładnie to dzieje się teraz w naszym życiu. Popatrz, ja jestem na mitycznej Atlantydzie i dzisiaj dowiedzieliśmy się, że w kolejnych dniach zostanie całkowicie ograniczona nasza wolność, nasze prawo człowieka do wolnego poruszania się.
ponieważ w kolejnych dniach wyjdzie dokładna dyrektywa na temat tego, że mamy zostać w domu. Czyli nie tylko taka rada, ale przekaz odgórny systemu, czyli tej czarnej energii mroku. I myślę, że jak i w innych krajach, na przykład we Francji, gdzie ten zakaz już w tej chwili obowiązuje, może on pojawić się również na innych kontynentach. Czyli to jest to przesłanie na kolejny czas, że z jednej strony zostaje nam odcięty kontakt do świata zewnętrznego, ale dokładnie w tym momencie uzyskujemy takie głębsze połączenie ze światem wewnętrznym. Popatrz, kolejna karta, która się pojawia. A może jeszcze wrócimy tutaj do tej symboliki. Na tej karcie jest 20, czyli 2020. Idziemy dalej. Pojawia się druga karta, karta w Lenormand, tak zwana kotwica. Kotwica w tym pozytywnym znaczeniu, jeżeli byłaby ta karta odwrócona, czyli taka normalna kotwica, to miałaby bardzo pozytywne znaczenie. Stabilność, pewność, bezpieczeństwo. Jednak ta kotwica jest odwrócona. I można na to popatrzeć tak bardzo symbolicznie. Popatrz na tej karcie. Gdyby ta karta była odwrócona, to mielibyśmy dziewiątkę. Ale że ta karta jest w pozycji stania na głowie, no to pojawia się tutaj szóstka, czyli dotyczy to tego naszego ciała materialnego, tej materii. Brak stabilności, brak kotwicy, brak poczucia bezpieczeństwa. I gdy ta karta tak leży postawiona na głowie, to również te ptaki, które w tej normalnej pozycji byłyby takie pozytywne, w tej pozycji są jakieś dziwne, jakby były w chaosie, w panice. I na tej karcie mamy normalnie 35, ale w tej postaci odwróconej mamy 5 i 3, czyli trójka naciska na piątkę. Ta piątka to jest ten świat materialny, a trójka to jest ta szybkość, dynamika, akcja, działanie. I teraz wydarzyło się coś szybkiego, coś, co było niespodziewane, coś bardzo dynamicznego, co wpływa na naszą piątkę, czyli na świat materii. I na sam koniec mamy jeszcze lisa. Znaczenie lisa jako zwierzęcia mocy już znasz, jest ono bardzo pozytywne. Jest to niesamowite zwierzątko mocy o ogromnej sile. Dlatego ma również ten rudy kolor, prawda? Jak te rude włosy czarownic. Czyli nie tylko rude włosy czarownic, bo jeżeli sięgniemy bardzo, bardzo głęboko do historii, to również faraonowie mieli czerwone włosy, rude włosy. I gdy teraz otwiera się te sarkofagi, to widać to bardzo dokładnie. Dlaczego więc religia panująca paliła czerwonowłose osoby na stosach, podejrzewając je o czary? Bo religia ta chciała usunąć ludzi o wyższych właściwościach? Ludzi, którzy może mieli w swoim kodzie krwi zapisane coś wyjątkowego, że widzą więcej, czują więcej, rozumieją więcej. I tutaj mamy tego lisa. No i ten list jest również odwrócony. Wszystkie te karty są odwrócone, stoją na głowie, jak i ten cały świat stanął na głowie dokładnie w tym momencie. I popatrz, ten lis, on patrzy w przyszłość, ponieważ w Lenormand mamy coś takiego, że jeżeli patrzymy w tym kierunku, to jest przeszłość, a jeżeli patrzymy w tym kierunku, to jest przyszłość. Lis patrzy w przyszłość i ma wrażenie, że jest na głowie to wszystko postawione. A lis to jesteś ty, to jestem ja. To jest taka symbolika tego troszczenia się o siebie, o swoją rodzinę, o swoje życie materialne, o swój dom. Lis jest bardzo pozytywny, ale w tym momencie staje na głowie, bo nie wiemy już, jak się troszczyć o siebie, o nasz świat, o naszą rodzinę. Ale ten lis patrzy w przyszłość. I to jest pozytywne. Patrzy w przyszłość i czeka na znak.
I popatrz, na tej karcie również mielibyśmy normalnie dziewiątkę, ale że ta karta jest odwrócona, znowu mamy szóstkę, czyli znowu ten odwrócony, stojący na głowie lis jest z naciskiem na cielesność, na ciało. I mamy tutaj normalnie, mielibyśmy czternastkę, ale że patrzymy na to do góry nogami, to mamy jedynkę, czyli indywidualność, która naciska na czwórkę. A czwórka to granice, ograniczenia, cztery kąty. Ale również w tym pozytywnym znaczeniu, popatrz, lis patrzy w tym kierunku i ta jedynka też patrzy w tym kierunku. Patrzą w kierunku przyszłości. I to jest dokładnie to, co mieliśmy dzisiaj na naszej 101. transmisji. Jedynka to jesteś ty. To jest ta indywidualność, która zmieni się, przemieni. Gdy przejdziemy przez ten cały chaos, przez tą całą sytuację, to staniemy się kimś innym. Będziemy już inną jedynką. Nie taką jak w tym momencie, ale zupełnie inną. Przejdziemy do tej nowej ery, która stoi już na progu i staniemy przed tym morzem nieograniczonych możliwości. I tym pozytywnym akcentem kończę nasze dzisiejsze króciutkie spotkanie, bardzo symboliczne i bardzo wyjątkowe, bo to przesłanie tak mnie poruszyło, że dlatego chciałam je nagrać dla Ciebie i upublicznić również na mediach społecznościowych. I w tym momencie, gdzie o tym powiedziałam, to na moim ekranie pojawiło się 11 minut 33. Dwie anielskie cyfry o bardzo wyjątkowej wibracji. Widzisz? Czyli to przesłanie normalnie powinnam może zachować dla siebie, ale jednak siła wyższa powiedziała, to jest czas, aby je opublikować. Dlatego publikuję je i zapraszam Cię z głębi mojego serca na to, by wrócić do wszystkich naszych poprzednich transmisji, do wszystkich poprzednich ceremonii, nadrobić te wszystkie, których jeszcze nie widziałaś, których jeszcze nie widziałeś. Masz dostęp na 7 dni, na miesiąc lub na rok, możesz sobie wybrać jakikolwiek chcesz i przez cały ten czas korzystać ze wszystkich tych poprzednich spotkań, ze wszystkich moich książek, ze wszystkich moich słuchowisk, audiobooków, e-booków i wszystkich innych publikacji. Nadrobić ten czas i wykorzystać ten czas, który dokładnie teraz leży w Twoich dłoniach. Do zobaczenia wkrótce. I najpóźniej w kolejny czwartek na naszej transmisji numer 102. Twoja Maria Bucardi.